Witajcie, kochani, witajcie. W dzisiejszym odcinku nie będziemy grać, ale będziemy odpowiadać na jedno pytanie, które Wam się nasuwa bardzo często, moi drodzy, mianowicie to, jak podpisywać sobie basy, zwłaszcza w utworach, kiedy to nie jest określone, a u góry mamy tylko i wyłącznie nazwy literowe, tak? C, D, B, G. I o tym dzisiaj w odcinku. Zostaw łapkę w górę, kliknij subskrypcję i dzwoneczek. Dziękuję Wam serdecznie za tą aktywność, bo to naprawdę pomaga mi się rozwijać. Zapraszam Was bardzo gorąco na dzisiejszy film już teraz. Witajcie, kochani, witajcie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak podpisywać sobie basy, gdzie, w których miejscach, ponieważ ostatnio miałem parę wiadomości takich, które właśnie o tym mówiły, i dzisiaj Wam to pokażę. Moi drodzy, zaczniemy sobie może od różnych rodzajów utworów, jakie mamy. Mamy na przykład taki utwór. To są nuty ściągnięte, moi drodzy, z internetu, gdzieś tam z grafiki. I mamy tutaj, jak się bawią ludzie. Zespołu Baciary. Bardzo fajny utwór, i teraz tak. Dla kogoś, kto zna sposób basowania na e, 4, to może sobie śmiało pobasować, prawda? Moi drodzy. Ale jeśli ktoś nie zna, no to oczywiście będzie miał problem z dopisaniem sobie tutaj basów. Dlatego ja chciałbym zrobić taki odcinek. Zrobię też odcinek na 3, żebyście też mogli sobie to tutaj. Ładnie zrobić, zwłaszcza ci, którzy są początkujący. Mamy takie nuty. Możemy również mieć nuty takie, gdzie już mamy dosłownie podpisane basy, i tutaj e, tak naprawdę mamy podpisane basy, jak grać, ale do tego przejdziemy za chwilę. Mamy taki utwór. Musimy się zastanowić, gdzie te basy tak naprawdę grać. I już Wam śpieszę z Lekką podpowiedzią. To jest program Musescore. Więcej o tym programie na moim kanale. Jest to darmowy program do pisania nut. Polecam, bo można sobie napisać nuty i je odt odtwarzać. I teraz zobaczcie. Mamy tutaj takt. Ja sobie pozwolę użyć tutaj taktu na dole. W którym zrobimy sobie cztery ćwierć nuty. Pierwsza. Druga. Trzecia i czwarta. I to jest nasz takt na cztery, moi drodzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko, że będziemy mieli na początku bas podstawowy, a reszta to będą akordy. I tak wygląda basowanie na cztery w nutach. Czyli mamy raz. 2 3 i 4. Możemy basować też raz, dwa i tutaj zrobić bas i akord znowu, jeśli wam jest wygodnie, ale na samym początku, na samym początku jest to troszeczkę, yy, troszeczkę kłopotliwe, bo chcemy się nauczyć grać rzeczywiście, yy, chcemy się nauczyć grać w pełni na 4, więc to jest nasza jakby kluczowa zasada, tak? Chcemy się nauczyć, że gramy bas, akord, akord, akord. No i teraz tak, musimy sobie liczyć do czterech i tak, każda ćwierćnuta ma w sobie dwie ósemki. I teraz zobaczcie, jak to przełożyć, cały takt ma 4 czwarte. I teraz tak, patrzymy sobie tutaj. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. To jakby to było, moi drodzy, otóż. Patrzymy na ćwierćnuty tak mamy cztery ćwierćnuty w takcie więc tak tutaj mamy dwie ćwierćnuty czyli będziemy mieli bas akord i teraz zobaczcie tutaj będziemy mieli bo tutaj mamy trzy tak raz i dwa i trzy i tutaj mamy taką sytuację że mamy i czyli gramy ten dźwięk najpierw później na cztery gramy akord i dopiero te tutaj dwa dźwięki, tak? Ja mówię dźwięk, dźwięk, mam na myśli całe te dwa dźwięki, tak? Bo tu akurat w tym utworze mamy dźwięki podwójne, tak? No i tak to jest tutaj, zobaczcie, że mamy raz i, dwa i, i na każdy pełny jest grany, moi drodzy, bas albo akord, tak? Czyli jest tak, raz i bas, dwa i akord. 3. Gramy akord, potem gramy ten, ten. Tutaj ten dźwięk. Na I gramy ten dźwięk, potem gramy na 4 akord i potem na I gramy ten dźwięk, tak? E, moi drodzy. Ok. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Tutaj gramy ten dźwięk. Ale ten dźwięk trzymamy. Nie powtarzamy go, tylko tutaj od początku gramy bas na raz, na i są te dwa dźwięki. Potem gramy na dwa akord i na trzy cztery akord, bo to są takie pauzy, tak? Mamy pauzę ćwierćnutową i pauzę półnutową. Kolejny takt moi drodzy. No to zobaczcie, mamy cztery ósemki. Co oznacza, że to są dwie ćwierćnuty. Czyli liczymy sobie znowu raz i tu będzie bas podstawowy i tutaj nie ma basu. Potem będzie dwa akord i nic nie gramy. Trzy kolejny akord i nic nie gramy na cztery gramy akord i na i gramy tą tutaj ostatnią nutę, ten dwudźwięk. No, i tutaj mamy pusty tak, prawda? Teraz zobaczcie tutaj. Mamy ćwierćnutę z kropką. To jest bardzo ważne, żeby też się nauczyć tego, jak dzielą się wartości rytmiczne. Ja o tym zrobię jeszcze film, bo kiedyś mówiłem o tym w live'ach, ale wiadomo, jak to w live'ach nie zawsze się to tutaj usystematyzuje. I zobaczcie, w tym momencie mamy raz i, bo to jest ćwierćnuta. Ale jest z kropką, więc o połowę jeszcze dłuższa, czyli mamy trzy ósemki, czyli to jest raz i na raz jest bas podstawowy, na i nie ma basu, na dwa jeszcze trzymamy ten dźwięk, moi drodzy, i gramy i i potem tu nie gramy basu i tu gramy bas, 3 i 4 i na te dwie ćwierćnuty gramy bas. Moi drodzy. Tak to wygląda tutaj. Ja Wam teraz pokażę na bazie, tutaj, utworu. To jest fragment dosłownie cztery takty z utworu z motywu skrzypek na dachu. Moi drodzy. I teraz zobaczcie, co się tutaj dzieje. Po pierwsze, jeśli w ogóle nie mamy akordów napisanych, to jak dobierać akordy, to Wam jeszcze powiem. Zresztą jest film jeden na moim kanale, ale myślę, że zrobię jeszcze, bo pytań jest mnóstwo o to. Kolejna rzecz, moi drodzy, mamy tutaj cztery ósemki, ćwierć nuty. Potem mamy tutaj pauzę, mamy same ósemki i tutaj mamy ćwierć nuty. I teraz tak, jak do tego podchodzimy? Tak jak tutaj ja już podpisałem pierwszy takt, ale zobaczcie jak zrobimy to z drugim taktem. Teraz zobaczcie, eee, mamy tak, raz i tutaj to bardzo dobrze widać. Mamy tutaj raz i na dwa uderzamy, na i nie uderzamy i na trzy i cztery i Uderzamy, tak? Na 3 uderzamy i na 4 uderzamy, ale to są ćwierćnuty, więc mamy w domyśle 3i, 4i. I tutaj to samo. Pierwsza to jest ćwierćnutowa pauza, więc tutaj ten pierwszy bas podstawowy, gramy po prostu sam bas. I dopiero później gramy 2i, 3i, 4i, czyli będziemy grać. Jak będziemy grać tutaj basy, już Wam to pokazuję. Otóż tak, i tak będziemy grać tutaj. I teraz, zobaczcie. Raz, i dwa, i tu nie gramy, tylko to będziemy grać tutaj. Tutaj. I mamy znowu 3 i i 4 i. Zobaczcie. No i kolejny takt jest taki, że zobaczcie, tutaj trzymamy sobie tą nutę, czyli gramy tak. Naraz bas podstawowy na 2 i 3 i 4 i tutaj wszędzie gramy basy. I teraz, moi drodzy, ten dźwięk trzymamy, ale tutaj normalnie gramy kolejny kolejny bas podstawowy. I tak dalej, prawda? I to jest, to jest taka jedna jeden ze sposobów na to, jak tutaj podpisywać e, basy. Jak podpisywać basy, jak macie na przykład jakiś trudniejszy utwór, na przykład Jakieś trudniejszą rytmikę utworu To wyślijcie mi na Cracker Music Forever Na Facebooku A ja postaram się ogarnąć temat i Wam na przykład zrobić film z odpowiedzią na to Jak to po prostu napisać, jak to rozpisać, bo wiem, że wysyłacie do mnie z rozpisywaniem Czy macie dobrze rozpisane utwory No i dlatego właśnie ten film powstał Mam nadzieję, że troszeczkę Wam rozjaśniłem Mam nadzieję, że w kolejnych filmach jeszcze coś tutaj podziałamy w tym temacie. Ważne jest to, żeby po prostu uzmysłowić sobie tą rytmikę, która jest dość istotna. Także dziękuję Wam za dzisiaj, zapraszam na kolejne filmy i do następnego. Trzymajcie się, cześć!